sport jest, nie powiem wyjątkowy, ale jest szczególny, ponieważ na te wyniki stara się więcej elementów, nie tylko jakby umiejętności, czy też dawanie z siebie maksimum, ale też inne rzeczy, narzędzia, jakby zespół, bolid, także jest tych rzeczy parę, ale tak jak mówię, parę cedli, jakby tych mniej widocznych też udało mi się osiągnąć w tym sezonie. Skoro mowa o rzeczach, których nie widać, naszym tematem przewodnim jest ochrona danych, a nam się udało zdobyć bardzo fajne dane. Drogą legalną wystarczyło poprosić, w sensie nie było żadnej kradzieży. Czasami wystarczy poprosić. To jest nasza droga. Bardzo się cieszymy, dlatego że chodzi dokładnie ten wykres, który mi przypomina trochę EKG. Dość niepokojące, ale bardziej tak. I pamiętam, jak kiedyś czytałeś moją telemetrię, bo to jest zapis obrażenia de facto. Nie wiem, czy całe obrażenia, przynajmniej pewien tutoru ścigowego. Nie, to wygląda jak całe obrażenie. Tym bardziej, że jest 5, tu to nawet, to jest jakby drugie obrażenie, tu są metry, tak? Czyli to wyścig taki wyścig? Nie, to jeszcze wyścig. Ale drugie obrażenie może być wyjazd. Tor ma 5,5 km. Po Ricardo, albo Silverstone? Nie, Pierwszy zakręt w lewo. Po kierownicy idzie w lewo. Może kontra. Abu Dhabi. Chyba ja pamiętam, jak analizowałeś moje obrążenie na golfa, na Mugaroingu. Pamiętam, to ja nie pamiętam. Zaczynając, nie wiem ile czasu mam na to. Zaczynając. Jest to jakby wykres, zdjęcie w cudzysłowie strony, czy też jakby kierowcy. Każdy kierowca ma swój jakby styl też patrzenia na wykresy. Ogólnie jakby na pierwsze analizy podchodzą te najważniejsze rzeczy, które najbardziej interesują kierowcy. Oczywiście bolid Formuły 1 ma setki czujników, które można sprawdzać, ale tak naprawdę te najważniejsze są, jest ich 6-7. Zaczynam z góry albo do od góry. Od góry mamy pierwszy ten na górze, to jest kąt kierownicy, czyli ile dany kierowca skręca. To jest głównie brane bardziej dla inżynierów. Można z tego wyciągnąć wnioski o balansie auta. Oczywiście, ale zapomniałem, że jest to podstawowa rzecz. Dlaczego czerwone i niebieskie są to jakby dwa okrążenia nałożone na siebie? Nie wiem, czy to są głównie różnych kierowców, czy z różnych dni, czy też może różne ustawienia, ale ogólnie jeśli porównujemy to oczywiście z dwoma różnymi kolorami, to będzie z dwóch różnych kierowców, ponieważ rodzaj, jak ktoś zbija biegi, pokazuje, że są dwa różne, to były dwóch różnych kierowców. Dobra, z góry. Kąty kierownicy, automatycznie też wykres, który oblicza balans auta. To drugie z góry, trzeci wykres, czyli ten, to są obroty, dzięki którym tak naprawdę są połączone razem z tym wykresem, który to są biegi. Ktoś może zapytać, po co biegi na danych, ponieważ kierowca i tak wie, którym biegiem przejeżdża zakręt, ale czasami, szczególnie na pierwszych okrążeniach danego toru, się po prostu sprawdza, czy używamy różnych biegów w porównaniu do innych kierowców, czy w tym przypadku do drugiego kierowcy. Oczywiście to też wszystko można sprawdzić na wideo, gdzie teraz jest dużo łatwiejszy dostęp niż dla mnie było. Ten największy jakby wykres, który idzie w górę i w dół, to są prędkości.
czyli możemy na przykład porównać pierwszy zakręt, gdzie dany bolid dojeżdża wolniej do pierwszego zakrętu, ponieważ jakby czerwona linia jest poniżej. Będzie to około 3-4 na godzinę, 5. Kierowca hamuje w tym samym miejscu, ponieważ widzimy, jak prędkość schodzi w dół. Oczywiście to wszystko można później sobie powiększać, zoomować, jakby strefy, które jesteśmy bardziej zainteresowani. Tutaj ten wykres to jest pedał hamulca, czyli jak hamujemy, jak mocno naciskamy na pedał hamulca. Tutaj akurat widać, że kierowca w cudzysłowie czerwony mniej hamuje. Jakby ciekawostką w bolidach, nie tylko Formuły 1, ale w bolidach jest docisk aerodynamiczny. Nie hamujemy jakby tym samym ciśnieniem, tylko im większa prędkość jest, tym można więcej ciśnienia nałożyć na hamulce, ponieważ jest duży docisk. W momencie, kiedy ma lepiej prędkość, ten docisk się zmniejsza i automatycznie też trzeba zmniejszyć nacisk na pedał hamulca, ponieważ inaczej by się zablokowało koło. Czyli widzimy na przykład, że kierowca trochę mniej hamuje, jakby pozwala bolidzie wejść szybciej w zakręt. Nawet widzimy tutaj przy wejściu, jakby wchodzi dużo szybciej w ten łuk, co się ciekawostką jest z reguły, jak się wchodzi szybciej, to się, ma się problemy z wyjściem z zakrętu, ale jednak jemu udaje się wyjść równie szybko. Tutaj na przykład jest pedał gazu. Widzimy, że dodaje on trochę później ten gaz, ale w momencie, kiedy ma jakby otwartą pełną przepustnicę, jest dokładnie w tym samym miejscu, czyli zyskuje on, to jest akurat jakby różnice czasowe, zyskuje on około 0,5 sekundy do 7,8 setnych. No i to się później przejeżdżał na pełnym gazie całą sekcję szybką. Znowu przewodny kierowca ma mniejszą prędkość na prostych, co jakby można zobaczyć, przez całe okrążenie ten trend się zachowuje, tak? Czyli mamy jakby każda prosta, widzimy, że czerwony wykres, czerwona prędkość jest poniżej tej niebieskiej. Możemy rozmawiać o ostatni sektor, pokazuje, jak czerwony bolid, czerwony kierowca ma dużo większe problemy z utrzymaniem z tylną osią, tak? Czyli bolid jest dużo bardziej nadsterowny. A dlaczego? Udaje się to, jakby wynika to z wykresów, ponieważ te górne wykresy, które mówiłem o balansie, auta są dużo bardziej zakłócone, tak? Czyli kierowca dużo bardziej pracuje na kierownicy i tu akurat jest dobry przykład, kiedy widzimy ta czerwony wykres, jakby jest kontra, tak? Dosyć duża, będzie to około 120 stopni odwrotnym jakby w kierunku jazdy na podrenie kierownicy. Da się coś ukryć na przykład przed inżynierami, kiedy jesteś tak monitorowany, czy przed rywalem, czy załóż kieszeni do kamery? Nie da się. Znaczy, wszystko da się ukryć i się nie da ukryć. To wszystko zależy od tego, kto interpretuje później i patrzy na te wykresy. Oczywiście tam jej w latach 80., 70., nawet 90. telewizja była, ale była dużo mniej zaawansowana. Teraz tak naprawdę Formuła 1 stała się dużo bardziej technologiczna i jednak już w latach 2000 tak naprawdę rozwój telewizji jest, ale te wszystkie wykresy były dostępne. Tak naprawdę to są podstawowe wykresy, które teraz są dostępne przed nami w lokalach. Oczywiście bez biegów, ponieważ tam nie ma. Znaczy też zależy, w której kategorii. Nie ma docisku, dlatego na przykład pedał hamulca będzie miał zupełnie inny kształt, wykres pedału hamulca. I tak mówię, są to podstawowe jakby dane, na które kierowca rzuca okiem, ale tak naprawdę on w cudzysłowie dokładnie wie, co się jak poszło i nawet nie ma sensu czegoś ukrywać, ponieważ i tak jakby w grubszej analizie to wszystko wyjdzie. Po czym wiedziałeś, że kierowca zmienia inaczej biegi? Wykres
obrotów silnika. Na przykład też ciekawostka, jak widzimy, kiedy kierowca traci prędkość na prostych, automatycznie też wrzuca później bieg, ponieważ dochodzi on do jakby punktu zmiany biegów później, ponieważ auto się rozpędzało mniej. Na jakby zbijaniu biegów są różnice duże i to widać. Dlatego na dużych dohamowaniach widać, że to są dwa różne, jakby dwóch różnych kierowców, nie jest to ten sam kierowca, ponieważ nikt z obrażenia na obrażenie, jakby zbijanie biegów zostaje takie samo. Bardzo rzadko nie ma tendencji nawet próbowania, jakby każdy ma swój styl i niektórzy kierowcy zbijają bardzo późno biegi na dohamowaniu, co ma swoje plusy i minusy. Inni kierowcy zbijają trochę wcześniej. Te są dane, które nie są dostępne w obecnej ekipie. Czy możesz na podstawie takich wykresów, czy tych bardziej szczegółowych, na przykład zobaczyć miejsca, gdzie się możesz czegoś nauczyć od kogoś albo odwrotnie, ktoś od ciebie? Tak, oczywiście. Jeśli jest tendencja, że dany kierowca traci na niektórych zakrętach i oczywiście jest wiele czynników, które sprawiają jakby to, jak auto się zachowuje, ale jednak jakby przejeżdżanie z okrążenia na okrążenie, jeśli ta strata lub ten styl jazdy jakby powoduje pewne ograniczenia lub pewne straty, to automatycznie można bardziej się skupić nad tym zakrętem, nad tą sekwencją. Można też sprawdzić, tutaj pewnie mamy czynnika, który często dawniej, mówię dawniej, ponieważ dawniej nie mieliśmy tylu dostępu do zapisów wideo. Teraz tak naprawdę wychodzimy z auta i mamy praktycznie każdy onboard, każde okrążenie każdego kierowcy dostępne. 15 lat temu w Formule 1 tego nie było. Dlatego czujnikiem, jakby, który określał linię jazdy, były przeciążenia. Tak? Czujnik, który zapisuje przeciążenia automatycznie, kiedy wcześniej skręcasz zakręt lub masz większe przeciążenie, automatycznie można przeliczyć ten lub też, aby wywnioskować jakby linię jazdy. I tak najważniejszy czynnik znajduje się w środku, prawda? Gdzieś tam poniżej pleców z tego czynnika. Znaczy, prawda jest taka, że 80% tych wykresów, tak naprawdę, nie wiem, 80-99% kierowca wie, tak? Myślę, że każdy kierowca na wysokim poziomie, nie tylko Formuły 1, jest w stanie wyczuć to, czy zyskał 300 sekundy na danym zakręcie, czy jest stracił. 300 sekundy to naprawdę jest bardzo mało, ale każdy to czuje. Różnica jest taka, że inżynierowie tego nie widzą, nie czują, ponieważ nie są w bolidzie i oni akurat, gdybyś im zabrał te wszystkie wykresy, to by w cudzysłowie byli zgubieni. Kierowca by się odnalazł, ponieważ ma ten komfort, że tak naprawdę on się wychował na tym i tak naprawdę to on jest autorem tego wszystkiego. Później jest to zapisane w wykresach, ale to kierowca jest autorem właśnie tych wykresów. Jak bardzo te wszystkie informacje i dostęp do takiej wiedzy pomaga młodym kierowcom w drodze do czynienia? Na pewno pomaga. Ja kiedy zacząłem swój czas kartingowy, moim jedynym jakby urządzeniem na kierownicy był obrotomierz, który wyświetlały się cyferki i to tyle. Teraz tak naprawdę każdy go-kart ma swoją telemetrię. Oczywiście można założyć 3 czujniki, 5 czujników, 10 czujników, ale jednak są dużo bardziej dostępne. Ja pamiętam, jak w 99 roku, 98 roku założyliśmy telemetrię. W ogóle to była egzotyczna rzecz do kartów. Wszystko fajnie, my to kupiliśmy, a nie potrafiliśmy tego obsługiwać. Wychodziły takie wykresy i tak naprawdę no, fajnie popatrzyłeś sobie na jakby parę cyferek, ale jednak to było zbyt wcześnie. Teraz technologia, nawet nie technologia jak sama sobie, ale dostęp do niej automatycznie też rozwinął świat kartingu i nie tylko kartingu, ale też ludzi, ponieważ ludzie nie tylko inżynierowie, ale też nawet kierowcy dużo częściej spoglądają na to, dużo częściej używają telemetrii.
i autentycznie to wszystko stało się dużo bardziej dostępne i też kształcące. Ale tak jak w każdej dziedzinie, technologia ma bardzo dużo plusów, ale są też minusy. Nie można, kierowca, który się chce rozwijać, powinien polegać na tym, co czuje, a nie na tym, co widzi. Dlatego myślę, że połączenie technologii, telemetrii z odpowiednią nauką, jakby podążaniem i wyczuciem tego, co się robi, jest bardzo ważne, ale nie można tylko i wyłącznie polegać na tym, że i tak wszystko widać, ponieważ kiedy my to widzimy, to jest za późno. Bardzo często jest zbyt późno. To wszystko trzeba wyczuć wcześniej i im wcześniej się pewne rzeczy wyczuje w aucie, tym szybciej się dochodzi do celu i tym szybciej też podążamy na trakcie okrążenia.